diablim kamieniem związana jest ciekawa legenda. Dawno, dawno temu, kiedy w rejonie Folusza nie było żadnej świątyni, w okolicy bardzo rozpanoszyły się diabły. Poszły po pomoc do najstarszego z nich, a ten im podpowiedział, jak zniszczyć dzieło ludzi. Kiedy leciały z nim w kierunku kościoła nad Foluszem, usłyszały pianie koguta, wtedy to straciły swoje piekielne moce i upuściły głaz na ziemię, a ten spadł na zbocze góry i rozbił się na mniejsze skały. Kościół w Cieklinie został ocalony, a czarty musiały uciekać z okolicy. Pamiątką po tej przygodzie jest ogromny kamień w Foluszu, Diabli Kamień, na którym podobno można jeszcze odnaleźć ślady diablich pazurów. Jeśli jesteś ciekawy całej tej legendy oraz chcesz się przespacerować na Diabli Kamień z Folusza, zapraszam na pełny film na moim kanale.